poprowadź swoją armię przez niebezpieczny świat Wiedźmina. Zapanuj nad potężnymi siłami natury. Wyślij do boju magiczne bestie. Przemyć szpiegów za linię wroga. Jaka będzie twoja tajna broń? Jakie będzie twoje najsprytniejsze zagranie? Wind, dołącz do bety. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, TheRomanX100 i witam was w kolejnym odcinku z zamkniętej bety Gwinta, gdzie testujemy Nilfgaard. I tak, pomiędzy odcinkami na streamie zrobiłem małe zakupy i tak, kupiłem jednego ambasadora dodatkowego, bo się okazało, że dwóch nie mamy. Oraz kupiłem o te dwie Manganelle, może tak, które zmniejszają losowe jednostki rywala o 2, ich siłę, za każdym razem, gdy zostanie odkryta karta, czyli nam się to jak najbardziej przyda, i podmienimy to sobie zaraz zamiast Brygady Impera. Także przejdźmy do tworzenia talii Amhyra. I tak jak mówię, bo nie wiem jak tych używać, dlatego wywalimy ich po prostu i wrzucimy to, co wiem jak używać, to znaczy na pewno tego ambasadora dodatkowego oraz dwie TO. Oraz wymienimy sobie pożogę na epidemię, bo zauważyłem, że inaczej to ta pożoga trochę dla mnie jest useless. No i dobra, chyba tyle ze zmian na razie. Także wyjdźmy stąd, no i cóż, myślę, że po prostu zagramy sobie potyczkę po raz kolejny i zobaczymy, na jaką talię trafimy. Chciałem teraz trafić na Królestwa Północy najbardziej, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Proszę Królestwa? Nie. Potwory. Tak dla odmiany. No. To jeszcze jeden skorpion wymienię. Ojej, no to tak to aż nie chcę. O, dobra, róg dowódcy może być. Czyli w miarę się opłaciło. Przynajmniej na to by wychodziło. I w końcu oponent zaczyna. Dziękuję. W końcu może się tak mocno nie będę zastanawiał, jak zacząć Nilfgaardem. Dobra. No właśnie, pytanie, jak to teraz rozegramy? No bo ta karta mu na pewno zostaje. Ja też mogę sobie jedną kartę zostawić. No nie wiem. Szczerze nie wiem i się zastanawiam bardzo mocno. No dobra, zaczniemy rzucać. Zobaczymy. Najwyżej ziomek spasuje i będzie trochę problem, ale no cóż. Trudno. Okej, nie wiem co to jest, ale się boję. Znak Quen. Okej, ja nie mogę podejrzeć. Nie wiem co znak Quen szczerze robi. Nie wiem czy on teraz po prostu tury nie przeczekał. Ale no cóż. Okej. Odkryliśmy harpię. Dobra, czyli epidemia się na pewno przyda. O, ponad spasował, okej. Dobra, to ja bym sobie tylko zostawił to, bo to jest spoko. Na kolejną turę i tyle. Dobra. No. Przynajmniej wygraliśmy to. Może akurat jeszcze wbijemy nagrodę za dzień. Fajnie by było. Znaczy się mu zostaje ten ropuch. O, a mi się druga taka trafiła. Dobra, i skorpion. Myślę, że tego skorpiona wymienimy. Wymienimy czy nie wymienimy? Może nie. Może sobie darujemy wymianę. I tak, to może właśnie od tego skorpiona zaczniemy. W takim razie i trochę mu zbijemy to. On rzuci na pewno w którymś momencie te karpie. Ja przynajmniej wiem, że on je ma. Znaczy harpie, nie karpie. Boże, czy ja naprawdę powiedziałem karpie? Przepraszam. No, w takim razie rzućmy ciebie. I myślę, że sobie teraz odkryjemy po prostu karty. Nie głupie, myślę.
Okej. Dobra. Ma wrana wojownika, ma jadmanta Manticory, to trochę niedobrze. No i właśnie tego Manticory użył, kurde, ale ja już w sumie i tak nie miałem czego odkrywać, także nie jest aż tak źle. Rzucimy sobie pierwszą brązową. No dobra, w takim razie muszę ją na ten rząd. Nic na to nie poradzę. Okej, rzucił harpię. No fajnie by było, jakby rzucił jeszcze jedne harpie, ja mu je wtedy zbiję. Wiadomo. Ewentualnie Arda. No to może jeszcze nie. Może Geralta. Albo zostawić go na kolejną w sumie. Albo nie, rzucę Geralta. Zobaczymy, co on rzuci. I myślę, że teraz zaraz spasuje. Okej, na Kera rzucił. No myślę, że spasuje, wiecie. No, a w razie czego on ma tu jeszcze jedną harpię. No to zobaczymy. Na razie spasuje on i tak mamy tą rundę przewagi. No, powinno być generalnie dobrze. To jest chyba mecz, który tak najprędzej możemy wygrać, szczerze bym powiedział. To zobaczymy, jak to wyjdzie, wiadomo, ale może być dobrze. Ten Geralt z Ardem, no taki trochę mech. Okej, dobra. No, zobaczymy, co to będzie. Zobaczymy też, co mu zostanie. To jest najważniejsze pytanie. Oby jakaś jedynka. Serio? Nie mam pytań. Czemu musiała? No nie, teraz to już, teraz to. Szanse na wygraną spadły diametralnie. O tak powiem. Mogę sobie wymienić kartę? Mogę. Czy ja czegoś stąd nie chcę, tego Geralta z Ardem? Wymienię tego Arda. Nie wiem, czy to była dobra decyzja, ale niech będzie. Nekera nie ma co zbijać. Okej, okay, harpie rzucił. Ma jeszcze jedną, czyli na razie ten. No to możemy mu uszkodzić tą harpię. Albo po prostu Eredina. Fuck. Myślałem, że trochę, że jednak nie rzuci tego gromu, a jednak rzucił. No cóż, to teraz epidemia w sumie mi się mocno nie przyda, ale no jeszcze zobaczymy. Teraz możemy rzucić ambasadora, ale nie wiem, czy to jest aż takie dobre. Bo mi będzie mógł to zbić. A jak rzucę tego pana, to mi zbić nie będzie mógł. A ten Eredin, w sumie mogę mu tego Eredina nie bić, ale dobra. Wow, Kayran zniszczy swoje jednostki, dodaj. O. Okej. Wow. Wow. Jeju. Niedobrze. Niedobrze. Niedobrze bardzo. Wow. No okej, rana to się nie spodziewałem. Ostatnio, jak nagrywałem Wieśka, to go zdążyłem pokonać. Aha, on Quenna rzucił tutaj, tak? Dobra. To ja zrobię w ten sposób. Zaraz użyjemy jeszcze epidemii. Chyba. O, tylko że oni będą odporni, chyba. No to w takim razie użyjemy. O, nie! No i przegrałem wraz. Kurwa! Dobra. No miał tą kartę, kurwa, tego Kayrana, masakra. Ty, ale teraz ci wranowie to oni jacyś inni są, bo coś mi się tu nie zgadza. Oni są teraz, widzę, OP, z useless jednostek, które po prostu miały siłę, stały się, widzę, dosyć mocne. No ale ten Kayran to mu zrobił grę. Szczerze, tego Kayrana się nie spodziewałem. No to był mecz, który najprędzej myślałem, że wygram, ale no ten Kayran porobił. I też jakbym wiedział, że ci wranowie też tak zmienili, to też bym kompletnie inaczej, myślę, zagrał. Bo wiedziałem, że ma ich w talii, ale nawet nie podejrzewam, bo myślałem, że mają po prostu 8 punktów i tyle. Tak jak to było kiedyś. No ale cóż, najwidoczniej nie. Także dobra, gramy kolejny mecz. Czyli jeszcze dwa do końca tego odcinka oraz tego streama. Potem myślę, będę leciał albo będę montował film z balu gimnazjalnego, który mam do zmontowania, o Cantarella. Albo będę nagrywał Rimworlda. Jeszcze zobaczymy. O! Ten ma jeszcze Warisa. Co on robi w sumie, Warhis?
Nie wiem, na rysę nie podejrzę. Tak, dobra. Okej, okay, i tak bym to zostawił. Ewentualnie ciebie. Okej, okay, nieźle. Może być. A, ja zaczynam, no to już jest gorzej. Chyba zacznę od emisariusza. Albo po prostu od was, bo wy tylko macie punkty, to w sumie tak. W sumie to najlepsza. W sumie to najlepsza opcja. Najbezpieczniejsza. Co to robi? O nie. To niedobre jest, to jest niemiłe. No cóż. Trudno. To ja zagram emisariusza. No nie! Kurwa! To już jest... To jest jakaś kurwa porażka. Dlaczego trafił mi się... Czemu mi się to samo trafiło? Ja pierdolę. Dlaczego? Dlaczego? Czemu? Czemu ja mam takiego farta tym niebanym Nilfgaardem? No, ja pierdolę. Gorzej mi się trafić nie mogło. Naprawdę. Nie mam chyba żadnej innej karty, która ma kurwa 8 siły. O mój Boże. To za padaka. Dlaczego? Tak. Używa Cyril. Czy no kurde, na tym zdjęciu, znaczy Arcie w sumie jest blondynką. Kurwa! Wkurwia mnie już ten koleś. Serio mnie wkurwia. Ona... Ej, ale... Aha, czyli on będzie chciał na pewno nią spasować. Nawet nie wiem jaki... Kurwa. Kiedy on spasuje, a nam pójdzie na jego stronę. A Jezu. No nic, podkrywam te karty. Zobaczymy. No to była kwestia z gry, tak by the way. To była kwestia akurat z gry. Przy Nowigradzie był taki w sumie chyba jakiś krematorium albo coś w tym stylu. Oczywiście Cyrilla powinna pójść na jego stronę, ale nie poszła, nie wiem czemu. A w sumie co ja się będę przejmował tak naprawdę. A wygrałem, no to dobra, to ja w sumie spasuję. Chociaż nie, bo to może być podpucha, dlatego rzucę tego pana. Dobra, i teraz jak musi dodać 8, to wygram, dobra. No właśnie, proszę. Dobrze, okej. Okay. No, dobrze, żeby się zremić. Myślałem, że wygram, ale coś źle policzyłem. Myślałem, że będę miał punkt więcej, ale dobra. I tak dobrze wyszło, bo jest remis. Znaczy, w sumie to źle, że jest remis, tak po prawdzie, ale no dobra. Co ja stąd chcę wymienić? Epidemię chyba. Albo ja, Janka. O, dobra, Fringilla. Ta epidemia jeszcze może się przydać. Przynajmniej to mi było najmniej potrzebne, ale dobra. Trudno. Odkrył mi tego pana. No to ja sobie odkryję też mu trzy karty. Oła, no to już widzę, że też szans nie mam. Kurwa, nie, po prostu jak się nie gra w tego gwinta, tak... Jeżeli cały dzień nie grasz gwinta, to masz przejebane, bo masz tak chujową talię, a wszyscy mają tak mocną talię, że to jest... właśnie niemożliwe cokolwiek wygrać. Autentycznie, następny mecz zagramy na rankedach, bo tam przynajmniej będą ludzie, teoretycznie powinni być ludzie z wyrównanymi taliami, cholera. A nie, takie rzeczy. No co to epidemia, no niech będzie. Jakby ktoś pytał, nie widziałeś mnie. Mi karty będzie odsłaniał. Oczywiście. No cóż. Może i ta aktorka? Nie wiem. Nie pamiętam nawet szczerze. Nie pamiętam, jaki głos miała Fringilla w Wieśku trzecim.
Trochę przykre. No ale cóż. No jeszcze raz to nie no. Ile on ma tych kart? 3? Chyba. Masakra. A i nawet... Nie, to już wiem dlaczego tak zrobił, żeby mnie zablokować. No to ma sens, bo teraz ten ambasador mi gówno daje. Jaskółka mi gówno daje i róg dowo... Kurwa! Nie będę ciągnął tego meczu. Nie będę ciągnął tego meczu, bo mnie po prostu zblokował, no cholera. Nie wierzę w to. Autentycznie w to nie wierzę. Do nagrody dnia brakuje nam 2 wygranych, czyli kurwa muszę teraz wygrać. Dlatego chyba sobie daruję na razie ten Nilfgaard i po prostu zagram sobie rankeda potworami. I to będzie najlepsze. Sorry, ale chcę tą nagrodę dnia zdobyć, także ostatni mecz będzie potworami też, żeby coś wygrać na tym streamie, bo to jest porażka. Tu widzę bez zainwestowania od ogromnej ilości w tych fragmentów albo otwarcie cholernej ilości skrzynek, to nic się nie da wygrać, bo po prostu no z innymi talerzami trochę ciężko, a z Nilfgaardem to jeszcze gorzej po tym, co ostatnio było w ostatnim meczu. Gramy z kimś z Xboxa. Dobra, ciebie nie chcę. Też już nie pamiętam, jak to się dokładnie grało tymi potworami, ale sobie zaraz mam nadzieję przypomnę. Ten Geralt z Ardem to teraz kurwa jest droga useless. Z czym ja w ogóle gram? Z Radovidem. No to tym bardziej jest useless. Czyste niebo. W sumie nie mam pogody żadnej. Znaczy mam, w sumie nie, dobra, tu mam pogodę, no tak. To w sumie. A, niech stracę. Trudno. Być może zrobimy sobie jeszcze jeden mecz, jeżeli teraz wygram tylko jedną rundę. No dobra, to zrobimy taką taktykę, że zjemy sobie Manticore. O. Dobra. Fuck you, you know man, fuck you. To co, Eredin? No, ready, nie zostawiamy go. Fuck. No, nie się spodziewałem pożogi niż epidemii. No, w sumie epidemia też mogła być. No. To na Salzur. Zajebiście! Kurwa! Nie mam co dzisiaj szczęścia w tym gwincie w ogóle. W sensie nie mam szczęścia do tego, jakie przeciwnicy mają karty. Bo ciągle grają, ciągle mają takie karty, żeby mnie idealnie skontrolować, jakoś takim kurwa jebanym przypadkiem. Zawsze mają karty. Okej, okay, dobra, mróz się przyda. O, no tak, ja go kupiłem jakoś w ostatnim odcinku. Odporność na mróz zmniejszyły losowi jednostki rywala o 2 za każdą pojawiającą się po twojej... Aha, dobra. Za dziki gon, nie głupie. Nie głupie. Także podejrzewam, że zagramy sobie dodatkowy mecz. Tak, żeby jeszcze tą jedną rundę wygrać. Bo raczej to wygram na pewno, ale może być gorzej z całym meczem. Jezu, ja mam tych epidemii. Ale to dobra, no jeszcze teraz jeszcze nie ma katorgi, tak naprawdę. Ja zacznę od ciebie, teraz myślę, że rzucę sobie od razu Leszego. Albo jeszcze zobaczymy w sumie, albo nie, można przy Leszego, a potem czyste niebo i przełom, o tak zrobimy. Bo jeszcze mi się trawi jakiś ten glak zwykły, a tak jak ich zabiorę stali, to... Kurwa, kurwa. No i tak chyba rzucę Leszego, no. Chwilę, bo nie wiem, czy mam go rzucić teraz i jak będę dorzucał gon, to on będzie bił, czy...
pojawiającą się, czyli jak gdyby mam go rzucić teraz i teraz mam dopiero zacząć rzucać gon. Tak by na moje wychodziło. Tak jakby. Z opisu karty tak to by wynikało. No zobaczymy. Jasne. Nie ma sprawy. Au, Wiedźminów ma, no nieźle. No i zobaczmy. Tak, to działa to tak jak myślę, okej. No myślę, że mu tego Lamberta to zabijemy. Ale nie rzuci jakiegoś gromu. Okej. Super. No jak będę miał farta, to zbiję mu Eskela, ale tylko jak będę miał farta. No nie będę miał farta, ale to nic. Mam mróz, nawet dwa. Okej, nie wiem co tu się stało, ale mało to ważne. Tak, zaraz oni będą mieli jeden punkt. No właśnie, leszy nie, myślę, że rzucimy sobie tak czyst chwilę, bo to. No to jest w sumie też dziki gon. A, zawsze jakaś szansa. Zawsze jakaś szansa, że zbiję to co chciałem, ale. O, i zbiję to co chciałem. Nawet dwie zbiję, nice. No teraz ładnie wyszło. Co dają kajdany z Wimerytu? Nie wiem, ale przywracają domyślną chyba siłę jednostek. Tak by wychodziło. No tylko w sumie to tak. Rzucę to czyste niebo po prostu i jako przełom. No jeszcze mogę. Jeszcze mu nazbijam tych punktów. Zaraz sobie coś zostawię jeszcze do kolejnej tury na pewno. Wow. Okej. Niemiło. Jak niemiło bardzo się zrobiło nam. W tym momencie. Niedobrze. No to już mi nie zostanie. A, i może mi nawet Karantira zbić, co ciekawe. Ale tak myślałem, że nie zbije. Się zaczyna pomału robić nieciekawie. Dobra, no ja rzucę ten jeden jeszcze mróz. Aha, dobra, mu zostanie to do kolejnej tury. No dobra. No i nie, teraz pytanie, na który rząd rzucić. No zależy, co mi zostanie tak naprawdę, ale no lepiej jakby zostało coś tutaj, dlatego tutaj rzucę. No i liczymy, że któraś siódemka zostanie tak naprawdę. Jeżeli jakaś siódemka zostanie, no to będzie fajnie. Nie no, ja mówię, mam takie szczęście dzisiaj w tym gwincie, że to nie do opisania po prostu. Takie szczęście, takiego szczęścia w tym gwincie to ja nie miałem już nie wiem od kiedy, ale to jest porażka, jeżeli mu się. Oby mu się jakaś karta specjalna trafiła, oby nie żadna jednostka, jest. Dobrze, remis. To co teraz w sumie? A, po prostu koniec, tak, remis. Jezus Maria, ale dobra, ale dostałem przynajmniej, dostanę nagrodę dnia. Także tak dostanę, no tak dostanę, bo wygram dwie rundy, okej. No remis, no wolałbym wygrać, ale okej. Nie było aż tak źle, także seria ukończona, dziękuję bardzo. Co za to dostaliśmy 100 zł, jak najbardziej dziękuję. No, oczywiście trochę PD za remis, trochę mało. To nic, ale już połowa levela wbita, ranga. O, czemu minus 7? Bullshit. No dobra, tak czy siak, no zdecydowanie ten stream, jak i te odcinki, które dzisiaj nagrywaliśmy na tym streamie, za udane nie były niestety, co trochę jest przykre. No ale cóż, tak czy siak, mam nadzieję, że one wam się podobały w kolejnych odcinkach dalej. Podejrzewam, będziemy testować Nilfgaard. Nie wiem, może zobaczę na internetach jakieś poradniki, jak utalię złożyć i tak dalej, jak grać Nilfgaardem, to żebyśmy trochę zaczęli wygrywać. No i też może pogramy na pewno więcej rankedów Nilfgaardem, żeby były bardziej wyrównane talie. No i też myślę, że na każdym streamie będziemy dążyć do tych sześciu zwycięstw dnia, znaczy sześciu rund. Czyli też czasami będziemy mogli właśnie zagrać inną talią, na przykład potworami, tak żeby mieć jak największą pewność, że się wygra. Tak czy jak, w tym momencie to było na tyle. Mam nadzieję, że ten stream, jaki odcinek wam się podobał, tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie. No i do kolejnych filmów. Na razie. No i cześć.